Branża leśna z okolic Puszczy Knyszyńskiej upada. I to dosłownie. Po decyzji minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski z 8 stycznia 2024 roku o ograniczeniu wycinki lasów. Decyzja ta najbardziej dotknęła region Podlasia i Podkarpackiego. Firmy działające w tych regionach nagle utraciły surowce i zlecenia na pracę. A ZUS-y trzeba płacić. Decyzja ministerstwa zapadła bez konsultacji z branżą leśną. Przedsiębiorcy podlascy spotkali się dziś z władzami samorządu gminy Supraśl, którą m.in. dotyka problem decyzji rządu, by zgłosić sprzeciw i poprosić o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji. Jeżeli tak dalej potrwa to, co pani minister ograniczyła, to nas nie będzie. I my jesteśmy biednym. Tutaj Podlasie jest biednym, jak to się mówi, zakątkiem. Tu nie ma ani jakiejś tego przemysłu takiego, żebyśmy przebranżowili się i raptownie poszli do innej pracy. My żyjemy z tego. W internecie jest bardzo dużo pogłosek, że decyzje obecnego rządu, jeżeli chodzi o gospodarkę leśną, dążą do tego, żeby, krótko mówiąc, lasy państwowe przestały istnieć, a oddać lasy pod zarząd Unii Europejskiej. Co pani na to? Nie, to nie zgodziliśmy się i nie zgodzimy się na to, bo lasy są nasze. Nasze polskie. Ani Unii Europejskiej. Unia Europejska tego nie zasadza. Unia Europejska o to nie dba. Lasy są nasze, polskie. Rada Powiatu Białostockiego zapewne zorganizuje na wniosek starosty spotkanie z przedsiębiorcami, wysłucha ich opinii, problemów, a następnie zapewne na sesji 22 podejmiemy stanowisko skierowane do rządzących, do pani minister. My jako powiat zawsze zwracaliśmy uwagę na zrównoważony rozwój powiatu, na to, żeby specyfika powiatu, a więc rolnictwo, a więc gospodarka leśna, a więc usługi miały dobre warunki do rozwoju i dlatego jesteśmy bardzo zdziwieni podjętą w trybie nagłym decyzją o wyłączeniu z gospodarki leśnej wielkich obszarów lasów Puszczy Knyszyńskiej, ale przypomnijmy, lasów uprawnych. To 60 tysięcy hektarów, które obejmuje zakaz na terenie województwa podlaskiego, w dużym stopniu, bodaj czy nie połowę, obejmuje tutaj właśnie powiat białostocki. Od terenów Dobrzyniewa przez Czarną Białostocką, Wasilków, gminę Supraś, gminę Grudek, gminę Michałowo. Dochodzimy tutaj do granicy powiatu i zapewne tutaj mają dziesiątki przedsiębiorstw drzewnych, które z dnia na dzień zaprzestały produkcji, bo taka była decyzja. Po pewnym zatrzymaniu się rząd cofnął się, ale tylko tak połowicznie, ponieważ zostały utrzymane zasady nie wycinania, ale wykonania planów, więc to wszystko wygląda na robotę podjętą na prędce, tak jakby w naszym kraju była jakaś sytuacja klęski żywiołowej albo jakiejś wojny, bo wtedy podejmuje się sytuacje nagłe, niekonsultowane. A tu przecież tylko doszło do zmiany rządu.